Bo będą chcieli po prostu ten kraj opuścić. Gdzie dzisiaj jest najbezpieczniej? Jak szukać takiego bezpiecznego miejsca? Według tej mojej mapy, którą mm. mam, którą można znaleźć sobie w Europie. Bezpieczne miejsca na świecie to jest tak. Dla mnie dzisiaj jest to zaskoczeniem, że my jesteśmy zaskoczeni, że wróg ubram, to, co wymyśliła historia, pokazuje, że my średnio w Polsce mamy co 30 lat duży konflikt zbrojny. Co pokolenie praktycznie jest wojna. I ja uważam, że ta wojna na Ukrainie. Jest tą właśnie naszą wojną. W konstytucji ma mi napisane, że obowiązkiem każdego obywatela jest bronić ojczyzny. Ja się z tym zgadzam, ale czy obowiązkiem każdego obywatela jest ginąć? Jestem kierowcą tira? System powinien tak patrzeć, że jak zaczyna być stan wojenny, wojna, to nie wrzuca mnie do kopu, nie daje mm -hmm. mi kałacha i nie każe mi walczyć, bo sobie zaraz ginę, bo się do tego nie nadaje i nie mam serca. Tylko robi ze mnie kierowcę ciężarówki wojskowej. Jak leci bomba, jak leci rakieta to na nie trafia tam gdzie są przygotowani, tylko trafia tam gdzie jej się chce. I to pokazuje wojna na Ukrainie. Uczmy się tego, co tam się dzieje, żeby przygotować nasz kraj, nasze państwo, żebyśmy mogli sobie radzić z takimi bezmyślnymi atakami na miasta, na ośrodki cywilne, na infrastrukturę krytyczną, jak jest na Ukrainie. A więc czy się zarabia na wojsku? Potężne pieniądze. Bo z ewakuacją ambasad i konsulatów idzie to, że nie tylko ewakuują się ludzie, ale ewakuowane są kody, stemple do paszportów, listy współpracowników i tak dalej. W jednym dniu z, z Kijowa do Austrii przede wszystkim, do Wiednia wylatuje 50 wyczarterowanych samolotów i wylatują najbogatsi Ukraińcy ze swoimi rodzinami. A wieś czy miasto? Gdzie łatwiej yy, sobie poradzić? Podcast Biznes na Ostro. Wejdź do świata inspirujących polskich przedsiębiorców. Zaprasza Szymon Ostrowski. Cześć, ja nazywam się Szymon Ostrowski, a to jest kanał Biznes na Ostro, w którym rozmawiamy o biznesie, przedsiębiorczości i finansach. Do mojego programu zapraszam ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza może przydać się każdemu w biznesie. Głównie tym... Yy, Małych i średnich rozmiarów. Dzisiaj do swojego programu zaprosiłem Nawala, pana Pawła Matejczuka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. Mój gość oczywiście zajmował się przez lata sprawami wojsko, wojskowości, że tak powiem, jako żołnierz gromu, i teraz tę swoją wiedzę wykorzystuje pan w życiu. Czy my teraz możemy się spodziewać wojny? A kiedy, od... a kiedy jej się w naszym położeniu geopolitycznym nie spodziewaliśmy? Takie no, pytanie, takie. No przewodne. właśnie, no bo wielu z nas wydaje I... się, że żyjemy, w, mimo wszystko żyliśmy w spokojnych czasach. Teraz, jak za naszą za wschodnią granicą zaczęło się dziać troszeczkę yy, nieciekawie, to zaczęliśmy się interesować takimi kwestiami militarnymi. Jakoś tego zainteresowania wcześniej nie widziałem. No to jest, yy, ja mówię całkowicie szczerze, to jest trochę ślepota naszych. Yy, Polityków, naszego systemu, tego co się uczymy w szkole, bo z własnego doświadczenia, i każdy je mamy, i ja tu zgadzam się z Panem, że nie myślimy o wojnach, bo o wojnie w szkole uczymy się jak o czymś, co kiedyś było. Zresztą cała nasza nauka historii to jest historia wojen. Bo uczymy się o bitwach, o wojnach, o przywódcach, o rewolucjonistach, trochę o sztuce, trochę o kulturze, trochę o odkryciach geograficznych, ale myślę, że 80% historii to jest historia wojen. Więc ja patrzę na nasze położenie geopolityczne: żyjemy na równinie środkowoeuropejskiej i na moich prelekcjach przedstawiam taką mapkę gdzie są kropeczkami zaznaczone miejsca bitwy w 4,5 i tysiąca lat wstecz, od 4,5 wstecz. Proszę mi uwierzyć, że nasze położenie w Europie Środkowej, to mm. były zawsze wojny, to były zawsze bitwy. Tutaj z północy na południe, z wschodu na zachód, z zachodu na wschód od tysięcy lat przemierzają się brygady, dywizje, szczepy wojów, generałów, Marszałków i cesarzy. Więc dla mnie dzisiaj jest to zaskoczeniem, że my jesteśmy zaskoczeni, że wróg ubrał. Mhm. I dlatego wrócę do początku mojej wypowiedzi, że jesteśmy winni naszą niewiedzę i naszą nieświadomość nauczaniu wczesnoszkolnemu. Jak się obserwuje przekazy medialne i też te. Pozamedialne, to na którym jesteśmy teraz etapie? To jest tak, że yy, możemy być zaatakowani, nie wiem, na przełomie pięciu, dziesięciu lat, czy jeszcze wcześniej. Co wskazuje na to, że na przykład wróg jest bardzo blisko i możemy czuć takie bardzo mocne zagrożenie że tu zareklamuje swój poradnik, bo poza tym, że byłem żołnierzem weteranem jestem jednostki specjalnej Grom, to napisałem 12 książek już w swoim biznesie. Bo tu rozmowa jest o tak, biznesie. Dokładnie. Więc dbam o swój biznes, ekstremalny poradnik przetrwania mhm. i w tym ekstremalnym poradniku przetrwania zrobiłem taki wykres tego co działo się Dużego na naszych polskich ziemiach od 1795 roku, czyli od ostatniego rozbioru Polski. I statystyka, mam z że ja coś wymyśliłem, tylko to, co wymyśliła historia, pokazuje, że my średnio w Polsce mamy co 30 lat duży konflikt zbrojny. Mhm. Jak mamy ostatni rozbiór 1795, 36 lat spokoju, bo mamy, mamy powstanie listopadowe w 1831 roku. Znowu 30 lat pokoju, 1863 3 rok powstanie styczniowe. Trochę więcej wolnego. W międzyczasie mm -hmm. różne powstania, różne bitwy, rewolucja październikowa. No ale mamy wojnę pierwszą światową. U nas się naprawdę pierwsza wojna światowa kończy dopiero w 21 roku, bo mamy wojnę z bolszewikami. 19 lat pokoju, koniec wojny, 45 rok. Ale w 81 roku mamy san wojenny w Polsce. Rosjanie, a więc druga wojna światowa mm -hmm. u nas się tak naprawdę kończy dopiero po wyjazdu Rosjan w 93 roku. Dzisiaj mamy... 31 yeah. lat. A więc system pokazuje, że co pokolenie praktycznie jest wojna i ja uważam, że ta wojna na Ukrainie jest tą właśnie naszą wojną, bo my nią żyjemy. Gdybyśmy nie pomagali tak Ukrainie, jak pomagamy, nie pomaga cały zachód, to jakby się bardzo ten konflikt rozlał. Proszę sobie wyobrazić, że Rosjanie wchodzą na Ukrainę w 72 godziny, zajmują ją bez tych wszystkich masakr, które były. Mm -hmm to część obywateli ukraińskich bierze to jako powrót do tego, co było za Związku Radzieckiego, prawda? I mamy dzisiaj potężną rosyjską armię, nie wiedząc, że są tak brutalni, nie wiedzą, że ich sprzęt jest dziadowski, na swojej granicy od Słowacji po przesmyk suwalski i później obwód królewiecki dzisiaj. A więc hmm. mamy wojnę? Ukraina, teraz można pociągnąć ten temat dalej, daje nam kolejne lata mhm. pokoju. Jak okay. długo? Tego na to nie odpowiem. No właśnie, ale dzisiaj y, wojna to raczej y, bitwa na nowoczesne technologie. Dzisiaj rzadko się chyba. E, używa typowych e, czołgów, chociaż jeszcze była mhm. mowa niedawno, że, sprowadza, że my na Ukrainę e, woziliśmy sprzęt e, taki przez zwykłych cywili nazywany typowo wojskowym, bo wielu z nas cywili nie jest e, w stanie zrozumieć, czym dzisiaj się wojsko posługuje i jak to działa, ale możemy domniemywać, że tak naprawdę dzisiaj się walczy e, nowoczesną technologią. To może kwestia cy cyber... E, cyber jakiejś e, wojny. I tak myślałem i tak myśleliśmy do momentu wybuchu wojny na Ukrainie, bo to jest hybryda mhm. pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej i nowinek technologicznych, które dzisiaj mamy. E, ja spędziłem na wojnie prawie 4 lata, czy nawet mhm. kawałek więcej. Będąc w Iraku, w Afganistanie, w Libanie, na wodach Zatoki Perskiej i zawsze mieliśmy przewagę technologiczną nad naszym przeciwnikiem. To był mnożnik naszej siły. Plus nasze wyszkolenie, by walczyć, tak by zwyciężać, a nie ginąć. Wojna na Ukrainie, dlaczego mówię, że jest hybrydą? Bo nikt nie zakładał już, że kolejna wojna to będzie rozciągnięta linia frontu na 1400 kilometrów w okopach, armiach osadzonych po jednej i po drugiej stronie i nawała artyleryjska. To jest pierwsza wojna światowa, kiedy mhm. walczono o 200-300 metrów ziemi niczyjej i ten front się przesuwał skrajnie o kilometr w jedną, w drugą stronę. Wojna na Ukrainie? Dokładnie tak samo dzisiaj wygląda, jak pierwsza wojna światowa. Gdzie mm -hmm. jest linia frontu i widzimy, że trwają długie walki, batalie o kawałek praktycznie zniszczonej już ziemi niczyjej, bo się nie zajmuje miasta, które istnieją, tylko miasta, które mm -hmm. są zgliżdżami. E, druga wojna światowa. Przewaga lotnictwa zaczęła już wchodzić tego sprzętu pancernego. Dzisiaj Popatrzymy, przewagi w powietrzu nie zdobył nikt, bo jedna i druga strona posiada środki niszczenia lotnictwa. Pociski rakiety, powietrze, powietrze, ziemia, powietrze, a więc cokolwiek pojawi się w przestrzeni, to spada na ziemię. Mhm. A więc oddaliliśmy II wojnę światową zagony pancerne? Kiedyś, żeby zniszczyć czołg, trzebało mieć czołg albo pod niego wejść i wysadzić gominą. Dzisiaj lekka broń. Przeciwpancerna, granatniki, broń kierowana, niekierowana, drony kamikadze, drony zrzucające ładunki. Jock wart 6-10 milionów dolarów mm -hmm. jest niszczony przez broń, która jest warta 1000 dolarów albo mniej. No i to już jest wejście w tę nową technologię, w tę przestrzeń, cyberprzestrzeń. Dlaczego? Dlatego, że na przykład mówimy o dronach i super, ale w cyberprzestrzeni jesteśmy zakłócić fale, które tym dronem kierują, mm -hmm. jesteśmy w stanie go przejąć. A więc już mówimy o czymś, co jest nowinką technologiczną, o czym niedawno oglądało się filmy science fiction, a dzisiaj to wchodzi na etap wojny, która jest pierwszą wojną światową, drugą wojną światową i tą nowoczesną wojną. To jak my powinniśmy się w takiej sytuacji zachować? Yy, od razu uciekać? Bo jest taka teza, że nie uciekać, ale się ewakuować. ewakuować. Nie, użyłbym słowa ucieczka, mm -hmm. użyłbym słowa ewakuacja. 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 I to wszystko zależy od tego. Raz, co mamy w sercu. Dwa, od tego, jaki jest, nie chcę powiedzieć nasz status, ale jakie są umiejętności. Bo jeżeli w Konstytucji mamy napisane, że obowiązkiem każdego obywatela jest bronić ojczyzny, ja się z tym zgadzam, ale czy obowiązkiem każdego obywatela jest ginąć? Mhm. Czy raczej przeżyć, przetrwać i zwyciężyć? A więc ja patrzę na to całkowicie poważnie, mówię, że w naszym. W naszej cywilizacji, to co sobie ustanowiliśmy, to poza profesjonalną armię powinniśmy mieć profesjonalną obronę cywilną. A więc popatrzeć na każdego nas, z nas, a więc mamy swoją rolę do odegrania w cywilu, mamy swój biznes. Czy biznes prywatny, czy u kogoś pracuję w jakimś biznesie, zawsze ten biznes prowadzi do tego, że mam swoje, że tak powiem, ognisko domowe, i to jest mój biznes, o który dbam. A więc jeżeli tutaj na rynku tym cywilnym jestem w stanie odgrywać jakąś rolę, która jest ważna dla każdego z nas, to teraz sobie popatrzeć, co potrafię robić w cywilu, i czy mogę te swoje talenta, ten swój biznes przenieść na to, że jeżeli jest stan wojny i jestem się w stale odnaleźć. Tu są role dwie: rola państwa, która systemowo jest w stanie, a tego dzisiaj nie mam, już odpowiadam, zagospodarować nasz biznes. I my, czy się do tego nadajemy, i czy chcemy to zrobić. Bo raz, że z niewolnika nie ma pracownika. To wie każdy przedsiębiorca, mhm. że woli mieć pracownika, który z pasją przychodzi do pracy niż kogoś, kto przychodzi albo bo ma dużo płacone, albo na siłę. Nie? A więc w zależności od tego, co robię w cywilu, odnajduje się w czasie niepokoju, w czasie klęski żywiołowej, w czasie wojny mhm. do tego, by być przydatnym dla swojego państwa. Prosty przykład. Jestem kierowcą tira. System powinien tak patrzeć, że jak zaczyna być stan wojenny, wojna, to nie wrzuca mnie do okopu, nie daje mhm. mi kałacha i nie każe mi walczyć, bo sobie zaraz zginę, bo się do tego nie nadaje i nie mam serca. Tylko robi ze mnie kierowcę ciężarówki wojskowej, może kierowcę czołgu, może kierowcę wozu pancernego. To jest mhm. prosta rzecz. Ślusarz to niech zostanie w zakładzie naprawczym, gdzie będzie naprawiał wojskowy sprzęt. A ja jestem pewien, że tylu nas jest w Polsce, że tych chęci... I chętnych do walki na pierwszej linii frontu mhm. jest na tyle dużo, że nikogo nie muszamy na siłę zmuszać do tego, by walczyć, tylko potrzebujemy tych, którzy na tyłach zabezpieczą nas, żebyśmy mieli na czas amunicję. Żebyśmy mieli na czas informacje, żebyśmy na czas mogli korzystać z nowinek technologicznych, bo jest świetny informatyk, jakiś łebek, który sobie siedzi i superkucze mhm. pracuje w strefie cyberprzestrzeni i on jest w stanie uratować nam życie, bo schakuje dron, który do nas leci, bo dostarczy nam informacje, które schakował i przejął od przeciwnika. Także proszę mi uwierzyć, wojsko jest potężną, dużą instytucją, dużą firmą i jest w stanie zagospodarować... Nasze talenta, te, które mamy w cywilu, tylko do tego nam jest potrzebny system, którego nie ma, który się nazywa profesjonalna obrona cywilna. A czy są jakieś szczególnie pożądane umiejętności, które możemy wykorzystać w czasach wojny? Nasze chęci. Okay. To jest główna rzecz, którą mamy, bo to też jest tak nam się wmawia, że sprawny jak żołnierz, zwinny jak żołnierz i w ogóle do wojska, tylko zdrowi mm -hmm. i, i tak dalej, komisje wojskowe. Tylko jak przychodzi wojna, to nie patrzy, jaki masz wzrost, że masz okulary, mhm. że masz krótszą rękę, albo że lekko kulejesz. Wtedy do ginięcia i do walki jest każdy potrzebny. W czasie pokoju to się robi, że niezdatny. W konstytucji nic nie ma, żebyś był zdatny czy niezdatny. Nawet jeżeli wiara ci religia na to nie pozwala, to musisz to jakoś. Odsłużyć, coś innego zrobić. A więc ja patrzę naprawdę całkowicie szczerze, że jak popatrzymy, jak wygląda totalna wojna, która jest na Ukrainie, o której nie myśleliśmy i po Drugiej wojnie światowej miało już takiej wojny nie być, sorry, po I wojnie światowej już miało takiej wojny nie być, była druga, która była jeszcze gorsza, to całe nasze społeczeństwo powinno być na tym samym etapie przygotowane, bo jak leci bomba, jak leci rakieta, to na nie trafia tam gdzie są przygotowani, tylko trafia hmm. tam, gdzie jej się chce. I to pokazuje wojna na Ukrainie. Uczmy się tego, co tam się dzieje, żeby przygotować nasz kraj, nasze państwo, żebyśmy mogli sobie radzić z takimi bezmyślnymi atakami na miasta, na ośrodki cywilne, na infrastrukturę krytyczną, jak jest na Ukrainie. Hmm. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt hmm. e, e, mało etycznie, ale też na wojnie bardzo dobrze się zarabia. A wojna jest etyczna? No nie. Na wojnie się bardzo dobrze zarabia też. Czy z perspektywy małego przedsiębiorcy e, można znaleźć jakieś elementy, e, gdzie jakiś konkretny biznes będzie miał większe wzięcie w tak bardzo e, nietypowym Trochę czasie? Trochę nie po amerykańsku tutaj. Kto, mm -hmm. kto robi największy biznes na wojnie? Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i tam jakaś etyczność czy mówienie. Mm -hmm. y, można zmianę trochę retoryki powiedzieć, że produkuje i robię nie żeby zarabiać na wojnie, tylko żeby nieść pokój. Okej. Okay. Prawda? I tak trzeba na to popatrzeć, bo jeżeli jest ktoś dobrym przedsiębiorcą i robi dobre narzędzia, które służą dla obrony pokoju, no to chce mieć pokój czy nie chce mieć pokoju? Można mówić o broni ofensywnej czy defensywnej. Mm -hmm. Czołg jest bronią ofensywną, a granatnik przeciwpancerny jest ofensywny czy defensywny? No. W zależności Ty. w jakie zastosowanie ma czołg, bo może ten czołg się broni i jest wtedy ofensywny. A więc tutaj tego bym nie rozrabiał. Raczej bym patrzył tak, że my jako ludzie, jako istoty na tej planecie Ziemi, dorobiliśmy się tego, że jesteśmy chyba najbardziej krwawą istotą, jaka jest. Prawda? Bo... Nie atakujemy i nie mordujemy po to, by nakarmić swoje potomstwo, tylko mamy inne cele. A mhm. więc jedni mają cel produkcji broni, by kogoś atakować, a inni mają cel produkcji broni, by się bronić. A przecież jeszcze to A że do... to dużo mhm. kosztuje? Okay. Tak, to dużo kosztuje, bo ja to wytłumaczę na zasadzie pasty do zębów. Mhm. Jeżeli mamy tubkę pasty do zębów, która kosztuje dajmy na to 10 zł. To ile mamy pastę do zębów tydzień, miesiąc, żeby ją wykończyć miesiąc, nie? No, i żeby zarobić na tej pastce tubkę do zębów, przez miesiąc ktoś ją wyciska i ma na niej, dajmy na to, z tych 10 zł, ma piątkę. Mm -hmm. A jeden nabój, dajmy na to, kosztuje złotówkę. 10 naboi to jest 10 zł. Wystrzelenie 10 sztuk amunicji to nie jest miesiąc, tylko to jest chwila. 10 sekund. Mm -hmm. nie? I tych naboi w ciągu dnia wystrzeliwujemy 100 albo i 1000. To na czym się więcej zarabia? Na paście do zębów czy na amunicji, takiej prostej amunicji? Jak słyszymy, to często się mówi sumy, które idą, czy pomoc na Ukrainę. To ostatnio Ameryka przyznała tam 90 miliardów. Potężne pieniądze, niewyobrażalne w ogóle. I można powiedzieć, że to jest bardzo dużo. Tylko jak popatrzymy, ile kosztuje ten sprzęt wojskowy, to sprzęt wojskowy, który idzie na unicestwienie. Bo wystrzelona amunicja jej się nie odzyskuje. To jest kawałek y, miedzi, aluminium, innych metali kolorowych i materiału wybuchowego, który eksploduje i go mm. nie ma jak odzyskać. Koniec. Kropka, nie? A więc 100 tysięcy dolarów jeden pocisk, dajmy na to, czy jedna rakieta? Jej nie ma już. A więc czy się zarabia na wojsku? Potężne pieniądze. Wojsko to również. Na wojnie, na może nie na, wojn na, wojnie. na wojnie. A jedni tracą, nie? Tak, no dokładnie. Zanim przejdziemy do samych kwestii wojskowości, jeszcze chciałbym zapytać o cywili, dlatego że wielu y, przedsiębiorców y, zaczynają szukać takich y, bezpiecznych miejsc, gdzie mogliby się na przykład przenieść w momencie, gdyby okazało hmm? się, że faktycznie obce wojska wejdą na przykład do naszego kraju, albo będzie już na tyle niebezpiecznie, że trzeba będzie, albo będą chcieli po prostu ten kraj opuścić. Gdzie dzisiaj jest najbezpieczniej? Jak szukać takiego bezpiecznego miejsca? Według tej mojej mapy, którą mhm. mam, którą można znaleźć sobie w Europie, bezpieczne miejsca na świecie to jest tak. Antarktyda, Australia, Nowa Zelandia e, i do Ameryki Południowej. Mhm. To są bezpieczne miejsca. Tylko, że można popatrzeć w ten sposób, że bezpieczne od wojen, ale pojedziesz do Australii. Ilość jadowitych zwierząt i klimat na wakacje fajnie, ale tak do życia. No okej, okay. Ameryka Południowa, super, byłem w Chile, w Patagonie, zwiedzałem. Fajnie, tylko czy chcemy tam też żyć i mieszkać poza turystyką? Trzeba sobie na to odpowiedzieć pytania. Mm -hmm. Na przykład, w Chile jedno z większych miejsc, gdzie są trzęsienia ziemi i tsunami. Nie? A więc to nie jest tak, że jesteśmy w stanie sobie dotrzeć do jakiegoś miejsca, że pozbędziemy się jednego zagrożenia, a wchodzimy pod inne zagrożenie. Nie? Japonia, bardzo bezpieczne miejsce. Można powiedzieć, że Japonii dzisiaj za bardzo nikt nie zaatakuje, tam są trzęsienia ziemi, tam są tsunami. Mm -hmm. Tam jest inna kultura, do której się trzeba dostosować. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe. Tu nam to zagraża, gdzieś indziej nam zagraża to. To można powiedzieć: dzisiaj spoko, dobra, wyprowadzam się i jadę do Holandii. Nie Holandia dosyć daleko mhm. od Rosji, no ale mamy totalnie, dzisiaj mówimy cały czas o totalnym ociepleniu, o, o topieniu mhm. topnieniu lodowców. Czy zaraz się poziom wody tak nie podniesie, że część Holandii zostanie zalana? Cieszę się, że dotarłeś do tego momentu. To znak, że treści, które tworzę, są dla Ciebie interesujące. Będzie mi miło, jeśli zechcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w przygotowywaniu jeszcze bardziej interesujących materiałów. Możesz to zrobić kupując kawę w linku poniżej, albo na przykład zareklamować się lub w inny sposób współpracować ze mną komercyjnie. Wszelkie szczegóły w opisie pod materiałem. A więc. Dobrze jest w miejscu być takim bezpiecznym, gdzie jesteśmy. Taki system bezpieczny dla mnie to jest takie państwo jak Szwajcaria na przykład. Mm. O Szwajcaria można powiedzieć, ok, Szwajcaria jest neutralna, ale czy neutralność stanowi o bezbronności? Nie, Szwajcaria jest neutralna, ale nie, że jest bezbronna, bo mm. Szwajcarzy mają najlepszy system obrony cywilnej, najlepszy system obrony takiej państwowej, narodowej w Europie. Tam każdy obywatel, każdy mężczyzna przechodzi zasadniczą służbę wojskową. Praktycznie każdy w domu ma broń, i Szwajcaria mhm. miała ostatni raz bitwę u siebie, jak dobrze pamiętam, podczas wojny ludów w 1848 roku, ale wjeżdżasz do Szwajcarii tam są umocnienia, które blokują przełęcze, żeby wjechały czołgi do tego mhm. kraju. A więc to jest myślenie i patrzenie o bezpieczeństwie państwa. Nie na kampanię wyborczą i na 4 lata bycia w parlamencie, mhm. tylko budujemy coś dzisiaj, żeby to za 30 lat się sprawdziło. I to nam się wcale nie opłaca, ale sprawdzi się kiedyś mhm. i zabezpieczymy się, żeby ktoś nas nie zaatakował. Jeden z gości, którego miałem tutaj u siebie na kanale, który nie jest wojskowym, zauważył taką pewną pozytywną cechę w Polsce, a mianowicie taką, że Nasza, nasza demografia jest w taki sposób ułożona, że my mniej więcej w Polsce żyjemy mniej więcej równo rozłożeni, jesteśmy między miastami i wsiami. Że nie ma u nas czegoś takiego, że w stolicy to mieszka znacząca większość ludzi, średnio, mieszka, średnio mieszkańców w Warszawie to będzie do, do 10% całego społeczeństwa, a w innych państwach jest tak, że głównie stolica i te... Trzy, dwa, trzy duże miasta to jest tak naprawdę e, lwia część całego społeczeństwa. U nas my jesteśmy w miarę, e, że tak powiem, Rozłożenia. szeroko rozłożeni, uh -huh. co z perspektywy ewentualnej, ewentualnego ataku dla e, wroga jest problematyczne, no bo trudno jest nas zebrać. Czy to faktycznie z perspektywy wojskowej jest e, atut? Nie, ja uważam, że to nie jest atut. Mhm. Myślę, że dobrze możliwe tak nie patrzyłem na Polskę, jak my jesteśmy za bardzo rozłożeni. Może to jest atut, dlatego że jeżeli będziemy się ewakuować, to z takiego dużego miasta, gdzie jest duże zagęszczenie, to są takie wąskie gardła się robią, żeby się ewakuować, na przykład. Nie? Mhm. To, to tutaj bym na to popatrzył że za taki, że jesteśmy rozproszeni. Ja patrzę, jak wygląda. Wojna na Ukrainie i przekładam ją na przyszłość, która może nas spotkać. To yy, Ukraina wywalczyła dzisiaj, że żadne zagony pancerne do nas z Rosji mm -hmm. nie przyjadą, bo ich po prostu już nie ma. A ja, jeżeli by do nas dojechały, to to jest na tyle dziadowski sprzęt, że on się po drodze rozleci. Coś przyjedzie, ale nie. Już nie ma się co oszukiwać, że Armia Rosyjska jest armią nowoczesną, sprawną i tak dalej. To, co pokazało się na Ukrainie. Proszę sobie zobaczyć mhm. sprzed dwóch lat filmy i zdjęcia. No to jest porażające dla strategów, którzy interesują się wojskowością. Co nam zagraża? To takie centralne uderzenia i broń dalekiego zasięgu. artyleria dalekiego zasięgu, rakiety wystrzeliwane z łodzi podwodnej, ze statków, z obwodu kaliningradzkiego, z samolotów mhm. to nam zagraża. I wtedy, patrząc na, na masowość tego, tylko, że ja nie lubię na to tak patrzeć, bo zaczynamy mówić o statystykach. Okay. Nie? Że ktoś mówi, że uderzenie będzie w miasto, że tam zginie mniej osób, bo są mniej zaludnione. Mm -hmm. Każda jedna to jest dusza, każda jedna to jest obywatel, każdy jeden to jesteśmy my. A więc nie zgadzam się na mówienie o czymś takim, bo ja patrzę na naszą obywatelskość. To jest jak nasi politycy często mówią: statystyczny Kowalski, czy tam szary, tam Nowak. Kto jest statystycznym Kowalskim? Kto jest statystycznym obywatelem? Proszę jechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i powiedzieć prezydentowi, żeby powiedział o statystycznym Amerykanie. Nie, tam każdy Amerykanin jest obywatelem, który ma głos i o którego trzeba walczyć. Więc tak zacznijmy patrzeć na nas, na Polaków, że nie jest nas za dużo i nas ubywa, a więc każdy z nas jest ważny, a więc mówiąc o strategii, mówiąc o bezpieczeństwie narodowym, mm -hmm. myślmy o bezpieczeństwie każdego jednego Polaka tak samo. A jeżeli mamy przekonanie i wiemy, że strategia cała naszego państwa nie jest doskonała, że tak powiem, dyplomatycznie, uh -huh. to jak my sami indywidualnie możemy się przygotować do tego, żeby zrobić coś, żeby przeżyć w sytuacji bardzo dużego zagrożenia? Pierwsza rzecz to interesujmy się tym, co się dzieje nie tylko w naszym biznesie, ale dookoła uh -huh. nas, a więc bycie takim, wyrobienie sobie w głowie, byciem takim personalnym dla siebie analitykiem. Nie? To jest w wywiadzie, w kąt wywiadzie mówi się, że prawdziwa informacja to jest ta, która jest z trzech niezależnych źródeł. Ja tu daję przykład smaku. Jeżeli sobie zamkniemy oczy, zatkamy sobie nosek i zaczniemy coś smakować, to trudno nam wyłapać, co to smakuje. Musimy to zobaczyć i powąchać. I dokładnie tak samo. Ilość medi, które dzisiaj jest w świecie, w naszym kraju nawet, jest tak duża, że trzeba sobie łapać z różnych źródeł informacji, żeby zobaczyć, co jest prawdą, bo mamy trzy duże dzienniki, i ta sama w tych dużych dziennikach jest pokazana inaczej. Mhm. I na przykład ja tutaj przewiduję powrót medium, medium pisanego, mhm. czyli gazet, okay. bo w internecie możemy sobie fake newsów zrobić mnóstwo, ale niech się ktoś postara, żeby fake news zrobił w gazecie takiej drukowanej. A jeżeli coś już jest napisanego, no to już to inaczej brzmi, prawda? A więc jeżeli będziemy chcieli cenzurować jakąś informację albo dać ją prawdziwą, to nie lepiej kupić gazetę, którą się ma w ręce? I wtedy już to inaczej wygląda? Już będzie mniejszym fake newsem, bo ktoś się no podział, tak, podpisał. No tak, tylko, że gazeta drukowana zawsze wychodzi z opóźnieniem, a no ale dzisiaj mamy, liczy się szybkość. No liczy się szybkość, Aha. ale mamy z dnia poprzedniego okay. albo z nocy. Kiedyś tak, tak robiono, żyliśmy tym, nie? A więc ja mówię, że to będzie takie medium, które wróci i które będziemy mieli w jakimś stopniu pewność, że to jest prawdziwa informacja. Bo nawet jak będzie nieprawdziwa, to jest szybko do zweryfikowania mhm. w internecie. Nie? Okay. I przede wszystkim trzeba ją kupić. Trzeba zapłacić. A więc jak ktoś nas oszuka raz, dwa, trzy, pięć, to już później nie kupimy. Kupimy? Mhm. Oszukali nas wcześniej? No tak, no nie, no, nie kupimy. Nie, nie kupimy nie? A więc y, to będzie dla mnie taka informacja, że coś jest mhm. prawdziwego. Y, dlaczego mówię o kilku źródeł? Bo... Dzisiaj jestem wykładowcą na uczelni techniczno-handlowej w Warszawie. Prowadzę zajęcia z bezpieczeństwa narodowego i analizuję ze studentami to, co się działo na Ukrainie przed wybuchem wojny. I też praca w mediach, to co przynosiły nam. I mamy informację taką, że Rosyjskie wojska są na granicy z Ukrainą, ale Rosjanie twierdzą, że one są tam dlatego. Przede wszystkim to jest Rosja. I mają prawa przeprowadzać ćwiczenia, mają prawa robić poligon. Mają prawo? No to. To mają prawo. Ale te potężne zagony tam są. Satelity pokazywały zdjęcia, jak stoją i tak dalej. News następny. Na ulicach Kijowa jest spokój, w Ukrainie nic się nie dzieje. Następne wydarzenie, jakie mamy, że ambasady w większości państw świata nakazały swoim dyplomatom opuścić Kijów. Eee. Jedne z państw, które zostały to była tylko Polska, co uważam, że to nie jest nic dobrego, bo z ewakuacją ambasad i konsulatów idzie to, że nie tylko ewakuują się ludzie, ale ewakuowane są kody, stemple do paszportów, listy współpracowników i tak Nie chcemy, żeby te miękkie rzeczy zostały zdobyte mm. przez nieuprawnione osobę, więc ambasady wyjechały, więc to w mediach, ale na Kij w Kijowie jest spokój. Leci do w, Moskwy prezydent y, Francji, który przylatuje i mówi no nie będzie wojny, no Putin powiedział, że nie będzie. I ostatni taki czerwona światełko, które nam się powinno zapalić, to biznes. Bo mm. biznes jest międzynarodowy. Tak. I nagle mamy, że w jednym dniu z Kijowa do Austrii, przede wszystkim do Wiednia, wylatuje 50 wyczarterowanych samolotów i wylatują najbogatsi Ukraińcy ze swoimi rodzinami. To co, Sasza, który ma interesy w Kijowie z Iwanem, który mieszka w Moskwie, nie rozmawia i mówi: Słuchaj, Sasza, weź wyjedź na kilka dni, bo wojny pewnie nie będzie, ale coś jest nie tak. No dobra, wylatują. To co, dalej nic się nie dzieje? Dalej nic się nie dzieje, a więc mamy mnóstwo sygnałów, a cały czas media pokazują mhm. Kijów, który jest spokojny, tam się nic nie dzieje, nie ma żadnej paniki, ale na drugi dzień rano widzimy już zapchane ulice w Kijowie i to nie w stronę wschodnią, tylko na zachód, i wszyscy stoją w jednym dużym korku. A więc, jeżeli nie będziemy weryfikować wiedzy, nie będziemy takim samoistnym dla siebie mm, analitykiem, to proszę mi wierzyć, że rząd nam, ani państwo nie powie ewakuujcie się, bo jednak państwo chce walczyć o ludzi, a nie o puste miejsca. Bo co mhm. pokaże w telewizji? Puste, zbombardowane bloki? A jak pokaże szpital, który został zbombardowany i tam są kobiety w ciąży, to zaczyna wkurzać cały świat i zaczyna być duża pomoc. Niestety jesteśmy w dniu wojny narzędziem takim państwowym do tego, żeby było o co walczyć. Mhm. A wieś czy miasto? Gdzie łatwiej sobie poradzić? Przed wojną na Ukrainie powiedziałbym, że miasto. Mhm. Dzisiaj powiem, że ani wieś, ani miasto. Bo patrząc, jak wygląda wojna i yy, ta linia mhm. frontu, to Rosjanie mają taką strategię, że jadą i mielą ziemię po kolei. Yy, Niemcy mieli taką strategię w Powstaniu Warszawskim, że nie byli w stanie wejść i walczyć z powstańcami. To wydzielali kwadrat i ten kwadrat niszczyli. Palili go do. Piwnic, niszczyli go mhm. i dopiero przychodzili do następnego kwadratu. I to samo robią Rosjanie, bo oni nie zdobywają jakiegoś miasta, w którym po zdobyciu jest parada zwycięzca, bo tam nie ma w czym się pokazać, bo tam są zgliszcza i rozwalone do zera budynki, prawda? A więc. Nie przetrwamy ani w mieście, ani we wsi, jeżeli zostaniemy na terenie działań zbrojnych. Chciałbym jeszcze zapytać o umiejętności wojskowe. Jak, się je, jak je dobrze wykorzystać w biznesie? Pytam dlatego, że uh -huh. e ostatnio trafiłem na taki materiał jednego z e wojskowych, który też e działał w jednostce specjalnej, i on mówił, że My jesteśmy tak wąsko wyspecjalizowani, że jak później mamy trafić na przykład do biznesu, to nie potrafimy sobie poradzić, bo ta nasza wąska specjalizacja dla biznesu nie zawsze jest właściwie wykorzystana. Jak sobie mhm. wojskowi radzą już, jak odejdą do, do cywila i mają sobie ułożyć to życie? To ja chyba nie jestem wojskowym, albo żołnierze jednostek specjalnych nie są typowymi wojskowymi, Aha. bo my mamy bardzo szerokie horyzonty. Okay. Nas, powiem tak prześmiewczo trochę, nas uczono walczyć w okrążeniu, a więc jak mamy wroga dookoła, to jest nasze super środowisko, bo wiemy gdzie... Jak działać. Gdzie na napieprzać, mhm. że tak mhm. powiem, nie? A więc moja firma, moja jednostka dała mi to, że wychodząc na rynek cywilny, ja mam tak wszystko przed sobą, ja... Niczego nie muszę, a wszystko mogę. Nie? I mogę wypowiadać się na temat moich mm -hmm. kolegów, moich tak. przyjaciół, którzy skończyli robotę w mojej jednostce specjalnej Grom, i widzę, że sobie chłopaki, no faceci, mężczyźni świetnie radzą w tym, w tym biznesie. Więc tutaj ja mówię i tak mm -hmm. cały czas o sobie. Następna rzecz, która jest bardzo ważna i była u mnie w jednostce, to taka zmiana mentalności. To jest taka zmiana mentalności trochę amerykańska, bo u nas w Polsce jest coś takiego jak starość. Nie? Że pójście na emeryturę i się jest starym. To nas szkoleni Amerykanie próbowali nam zmienić tą mentalność. Kiedy jest starość u Amerykanów? Kiedy tam są ludzie starzy? Ile mają lat? 70. Serio? Kto dzisiaj startuje w wyborach prezydenckich w Stanach 80? Zjednoczonych? I oni są starzy? No. No, czy robią, karierę, czy robią, polityczną robią karierę polityczną i są na karierę I są na czubku kariery, nie. to karierę polityczną robi się jak się starym? Nie. nie, w stanach nie ma starości. Wszystko zależy od naszej głowy. jak co sobie wymyślimy. Była kariera, ja pamiętam Mój okres w Iraku, kiedy wróciliśmy z jednej z operacji i takie siedzimy sobie tam przy browarku, rozmawiamy z Navy Sealami, Takie pytanie nasze angielskie jeszcze było na zasadzie Coca-Cola, Malboro mm -hmm. i how much i how are you. Co będziecie robić pogromie, nie? I ja tego nie mogłem wyłapać, o co się mnie pytają, bo myślałem, że co będę robić jak wrócę z Iraku. Mm -hmm. no, ktoś tam mieszkanie remontował, wjadę na wycieczkę, ale było takie pytanie, co będziecie robić po gromie? A mówię, jak, jak po gromie? Przez grom jest dla mnie wszystkim. Ja tu przyszedłem, i to jest ta moja macierz, matnia, w której chcę być. Ja sobie nie wyobrażam życie po ale mówię, nie, to jest Twoja kariera. Co będziesz robił po tej karierze? Nagle, no, no faktycznie, to się kiedyś skończy. I tak trzeba patrzeć na swoje życie, na swój biznes, że masz ten swój biznes, mm. tą swoją karierę. W Polsce to słowo za komuny chyba nie było bardzo lubiane, bo karierę robili artyści. Muzycy, aktorzy, a nie mhm. mówiło się na nas, że robiłem jakąś karierę, prawda? Nie wiem, jak w Polsce wymienić to słowo, żeby nie było takie złe. A więc po tej jednej swojej karierze robisz kolejną, i później, jak to się skończy, robisz kolejną. A więc tak trzeba patrzeć sobie na to. Więc, jeżeli głowę sobie wyczyścimy, że robiłem to do tej pory mhm. i odchodzę na emeryturę, nie jestem stary, bo nie ma starości, albo jak czuję się jak się czuję, to mogę zacząć robić coś nowego, wystartować od zera, od obojętnie czego, co jest, nie? ja patrzę mm. na swojego przyjaciela Drago, polski Navy Seal, zresztą napisałem o nim książkę, mój przyjaciel Drago, Bridger tak jak ja, Navy Seal. i Tomek zawsze lubiał elektronikę, lubiał komputery, I on odszedł na emeryturę, miał jak się nie mylę 52 lata, i dzisiaj robi karierę swoją, jest programistą, jest inżynierem oprogramowania. Poszedł na kurs jeden, drugi, trzeci i ma teraz swoje serwery. Wystartował ze swoją karierą bycia programistą w wieku 52 lat. Mhm. I sobie świetnie radzi. Nie wiem na czym skończy, na jakiej karierze, bo będzie, jak mu się to znudzi, to może zacząć robić coś innego. W moim mniemaniu, mówiąc o żołnierzach, Odchodząc na emeryturę, w miarę młodym wieku, 40-50-latkowie, mm. mamy przewagę nad biznesem cywilnym taką, żeby mamy płaconą emeryturę. Więc nie musimy się martwić o swój byt i dociągnięcia do pierwszego. A więc możemy sobie pozwolić na bankructwa, na upadki, na nietrafione rzeczy, bo co miesiąc mamy możliwość mm -hmm. przeżycia a wszystko co zrobimy do przodu to już jest nasz bonus mhm. nie? więc ja patrzę na żołnierzy na funkcjonariuszy, bo to tylko nie żołnierze ale funkcjonariusze, strażacy że mają ten bonus, że po tej swojej służby dla ojczyzny mogą rozpocząć pracę w biznesie z begrantem z takim doświadczeniem, które mają ze służby ale z otwartą drogą na każdą dziedzinę jaka jest mhm. w wojskach specjalnych bardzo ważne są kontakty międzyludzkie i to ogromne zaufanie do mhm. kolegów, z którymi się przeprowadza konkretną akcję. Wy zawsze jesteście zespołem w takich akcjach, no ale w biznesie z jednej strony dobrze jest mieć zgrany zespół, ale z drugiej strony mówi się też, że ze znajomymi najtrudniej robi się te biznesy, czy też przeprowadza jakieś własne, jakieś własne akcje. Jak to wszystko pogodzić? To macie problem. Aha. Macie duży problem, bo ja to zawsze tłumaczę tak, że w mojej robocie wejście do roboty to było wejście na ścieżkę czasami żyć, a i śmierć. To czy możesz iść na operację z ludźmi, którym nie ufasz, albo których nie lubisz? Przed chwilą miałeś z nim sprzeczkę, teraz macie sobie nawzajem ratować życie? Dosyć trudno. Mhm. A więc takie zaufanie zero-jedynkowe, wręcz utopia. To jest taką podstawą. Jeżeli by to przerzucić na biznes, że nie oszukujesz, mhm. że grasz drużynowo, to całkowicie zmienia się nasze postrzeganie, i w tym momencie patrzysz, walcząc o życie, czy pieniądze są najważniejsze? No chyba nie. No. Nie? Nie są najważniejsze. A więc jesteśmy w stanie oszukiwać o pieniądz, o monetę, a nie jesteśmy w stanie oszukiwać o życie. Więc mnie dosyć ciężko czasami było się przyzwyczaić do naszego życia cywilnego. Bo na przykład punktualność, coś takiego, co jest w mojej robocie normą, no bo mają zakładnikowi uciąć głowę o 17, a ty się spóźniłeś i przyjechaliście 17.05. Mm -hmm. Pomożesz mu? No już nie. No już nie. A no, więc to są takie podstawy, takie rzeczy. Nieoszukiwanie. Dzisiaj buduję dom i sorry, ale nie oszukali mnie Niemcy, nie oszukali mnie Arabowie, oszukał mnie. Budowlaniec, którego zatrudniłem i wydawał mi się całkiem przyzwoitym, normalnym człowiekiem, oszukał mnie i to na duże mm -hmm. pieniądze. I teraz sprawa w sądzie i udowadnianie sobie różnych rzeczy, a ja się czuję oszukany. Nie? A więc w takim żyjemy społeczeństwie i z tym musimy sobie zdawać sprawę, i może ktoś powiedzieć: Nasze ryzyko albo trzeba brać to pod uwagę, że coś takiego się wydarzy, jeszcze nie podpisałeś umowy itd. Tak może wyszedłem z tej bańki takiej mhm. nieświadomości, gdzie wszyscy byli w stosunku do siebie uczciwi, prawdomówni i jeszcze profesjonalni. A więc ten biznes, prowadzenie biznesu czasami jest trudniejsze niż prowadzenie wojny, bo na wojnie jednak jesteś sprawszy to zero-jedynkowo, a w biznesie musisz się układać. Czy opłaca się budować schron w domu, czy nie ma sensu pakować dużych środków w takie zabezpieczenia? Bo tak jak tutaj mówimy, mhm. najlepiej będzie mimo wszystko się ewakuować. Była taka moda ostatnio na to, żeby tak. promować budowanie schronów. No, bezpieczeństwo i w ogóle płacenie za to, że jest potrzebne, nigdy się nie jest opłacalne w cudzysłowie. Mhm. Bo zaraz powiem panu na przykładzie dyskoteki. Jeżeli sobie budujesz fajną dyskotekę e, profesjonalną, i zaczynasz ją budować nie tylko, że jest bar że jest świetna muzyka, super lokal tylko też chcesz, żeby było na niej bezpiecznie a więc zatrudniasz sobie profesjonalną ochronę i przez trzy miesiące na tej profesjonalnej dyskotece nic się nie dzieje, fajnie się bawią klienci, jest ich dosyć dużo a więc z tych dziesięciu ochraniarzy robisz pięciu, a później zostaje ci jeden, no bo tniesz koszty bo się nic nie wydarzyło przez trzy miesiące a przez sześć miesięcy nic ale zaczyna ktoś się z kimś szarpać, i nie ma kto w tym momencie zadziałać, a w ogóle nie ma poczucia, że jest to chronione, bo nie ma prewencji. Bo ci jednak rośli faceci, mm -hmm. którzy chodzą sobie z mikrofonami, są taką prewencją. I się zaczyna ktoś bić, ktoś czaskać szkło. Na następną dyskotkę przychodzi już mniej ludzi, bo jednak się ktoś tam pobił, a jednak nie chcesz patrzeć na to, że coś się dzieje. I Zaczyna ta dyskoteka Ci przynosić mniejsze dochody, bo zaczyna na nie być mniej bezpiecznie. I tak następnych 6 miesięcy już zaczyna tam przychodzić mniej ludzi, a później już nikt, bo jest bardzo niebezpiecznie. Nie, nie opłacało nam się mieć ochrony, a później nagle patrzysz, no dobra, będziemy tą ochronę odbudowywać, tylko że już zostało. To, że tam jest niebezpieczna, mhm. że teraz jest nowa ochrona, to lepiej zamknąć ten lokal i otworzyć go jeszcze raz od nowa. I tak samo jest z naszym schronem. Jeżeli go sobie wbudujemy, on się nam ekonomicznie nie opłaca. I najlepiej, żeby nam się on nigdy nie zwrócił. Mhm. Nie? Niech on się nam nigdy nie zwróci. Niech sobie jest, niech stoi i nie użyjmy go za naszego życia. Ma Taka. sens? Ma sens. To jest jak z policją. Czy utrzymywanie policji się nam opłaca? Nie, nie opłaca się, oni niczego nie produkują. Ale jak nam ukradną samochód, to gdzie idziemy? Na policję. Ale czy chcemy, żeby nam ukradli samochód? Nie, nie chcemy. Więc niech jest ktoś, kto rozwiąże ten problem, niech znajdzie złodzieja, ale nie używajmy go, bo niech nam nie kradną samochodu. Czy straż pożarna nam się opłaca? Siedzą wiele godzin i czekają. Czasami są miejsca w Polsce, gdzie czekają przez miesiąc, przez dwa i nic się nie dzieje. Ale jak się zapali ta stodoła, no to oni wstają i domią gaść. To jest, niestety, to co na samym początku powiedziałem. Tacy, kimi jesteśmy stworzeniami na tym świecie, że lubimy sobie robić krzywdę, nie po to by coś zjeść, nie po to by się ogrzać, tylko że ktoś ma jakieś aspiracje mocarstwowe. A więc musimy posiadać siłę, dosyć brutalną. Która powstrzyma inną brutalną siłę, która chce przyjść na nasze miejsce. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nie byłaś tak pesymity, pe, pesymistycznie. pesymistycznie, ale taka jest prawda. Tak, tak uważam, że taka jest nasza rzeczywistość. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Wam również dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i komentarzach, bo to pokazuje algorytmowi YouTube'a, żeby te treści pokazywać szeroko. Dzięki i do zobaczenia.